Siema, ten odcinek jest sponsorowany przez mojego nowego sponsora, czyli firmę Grand Game. Dziękuję bardzo za zaufanie, to będzie na pewno dobra współpraca. Właśnie przyjechaliśmy do bardzo dziwnego miejsca zrobić trening. Jest to jakaś ukryta salka nad regebarem. Zaraz zobaczycie, co się dzieje. Jak to wygląda? Jest zrobiona łódź, restauracja. No i jest to tak naprawdę reggae bar. Nigdy tu nie byłem. I całkiem przyjemnie to wygląda. O, widzicie? Tu macie fishing, camping and Muay Thai. No i patrzcie gościa. I wariatka jakaś. Patrz tu. No i dodatkowo patrzcie, jaki to jest fajny widok. Miejscowa super. Także wiecie, możecie sobie przyjść potrenować. Później relaksik. Fajne to pukać, serio. Dobra, schodzimy na dół. Jak to wygląda? Gdzieś to na dole w dżungli jest podobno. Ja jeszcze nie byłem, Przemek tam był i nas tu właśnie zabrał. Patrzcie, jaki ma motor zajawkowy ten gościu. Ale maszyna. No, wesoło tu ma. Ta salka wygląda typowo jak taka, jak była na filmie z Van Damme, jak trenował w krwawym sporcie. Już wam pokazuję. Przezajawkowe miejsce. Patrzcie, tu są jakieś domki. Tam jest jakiś bilard. Tu jakieś chyba imprezy też sobie robią, albo robili kiedyś. Tutaj kolejny domek. Wszystko nad brzegiem morza. No i patrzcie tą salkę. No jest przefajnie. Kodem kopnij jeszcze raz. Ty weź to kopnij. Ale dobrze, nie kopnij. Ja mam nabite. I patrzcie. Patrzcie, jaki ring. Ja to kopnę na 30%. To taki placek. Ale czadowo. To spoko, nie? No. Tutaj jest jeszcze... Tutaj chyba jakieś koncerty sobie robią. Tu muszą być jakieś konkretne imprezy organizowane. Tak tu wygląda właśnie. I mają wszystko połączone ze sobą. Jakbyście szukali, jak to miejsce się nazywa? Jam Rock Bar. No i ten widok, piękna sprawa. Tutaj też ktoś mieszka jeszcze, kolejny domek. Ale ktoś miał zajawę konkretną. Normalnie, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem taki ring. Same dechy.
Znajówkowy. Ciekawe, jakie tu walki są, jak dookoła są tylko ławki. I normalnie organizowane imprezy. Pewnie nieźle pijackie. Dodatkowo tu kolejny worek. Tutaj do podciągania się. Tutaj do opuszczania za to. Tu jest chatka. Tam są jeszcze chatki. Tu normalnie to można pewnie wynająć. Albo można było kiedyś to wynająć. No i tu na dół sobie można zejść się kąpać. Jakie to są dziesiątki, te rękawice? 14. A ładnie klepie. Tak, na dwa nieba. Prosty. Za prosty, za zejście. Wiecie dlaczego to jest najbardziej zajawkowa salka, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem? Patrzcie, worki wiszą sobie. A koło worka kromie placki. Nieważne. Fajne miejsce, naprawdę mi się bardzo podoba. Lecę dalej. Tak.
Raz, dwa. Zejście. Prawy. Blok. Jeszcze raz prawy. To zróbmy tak. Raz, dwa. Zejście. Blok. Łokieć. Łokieć. No. Była łokieć. Dobra. Tak, tak. Tego się zaczyna. Może zróbmy tego, to ten już jest za daleko. Możemy zrobić tak. Zrobię łokieć. Ogień. No cukao, no cukao. Heluj, ogórz. Odbyć, kurwa! Jeszcze 10. Thank you.
Dobra, trening za nami. Było całkiem fajnie. Fajna atmosfera, klimat tego miejsca, mistrzostwo świata. Niesamowicie mi się to podoba. Teraz idziemy zobaczyć, co się dzieje na górze. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Bo naprawdę fajnie się ćwiczyło. Przede wszystkim spokój, cisza. Nikogo tu nie było. Widok na morze, w sumie to na ocean. No i fajnie. Jeszcze raz w tym odcinku dziękuję mojemu nowemu sponsorowi, czyli firmie Grand Game. Nawiązaliśmy współpracę. Myślę, że będzie wszystko się fajnie układało. Dobra, dziękuję wielkie, że byliście ze mną. Jutro mam urodziny. Będzie ciekawy odcinek. W sumie przez cały weekend będą ciekawe odcinki. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Na razie i piona.